Z aparatem słuchowym, osoba, którego ma słabo słychać, co się w urzędzie dzieje, gdzie jest mnóstwo szumów, gdzie tak naprawdę ten głos ginie. A założenie pętli indukcyjnej powoduje, że ten głos jest absolutnie czysty, ten sygnał jest absolutnie czysty, nawet jeżeli go odbieramy z 10 metrów, co jest niesłychanie istotne. Również dla osób starszych, bo po prostu będzie wszystko lepiej słychać, bo tego typu system eliminuje szumy. Te pętle indukcyjne pomogą osobom słabosłyszącym w dotarciu do informacji, które są no, w naszych czasach ogromnie istotne, więc dostęp do informacji to jest podstawowa, właściwie fundamentalna rzecz, jeżeli chodzi o funkcjonowanie człowieka w tych czasach. Więc jest to tak naprawdę otwarcie się na potrzeby tej grupy, tak? I udostępnienie im jakby możliwości pełnodostępnej usługi, jaką świadczą przedsiębiorcy, którzy podpisali to porozumienie. Na razie to jest oczywiście porozumienie, które nie ma wiążącej mocy prawnej, natomiast to jest pewien początek. No my chcemy jakby przyjąć najlepszy punkt odniesienia i najlepszy standard, a potem będziemy się do tego stosować i kto wie, jeżeli to będzie funkcjonować, to my być może zmienimy rozporządzenie tak, żeby tego typu rozwiązania były przyjmowane w urzędach administracji publicznej. Bariery takie, na które napotykamy, techniczne, architektoniczne, to jest może mniejszy problem w stosunku do świadomości pracowników tego miejsca. Jeżeli pracownik miałby świadomość i wiedzę na ten temat, że w przypadku, kiedy przyjdzie osoba słabosłysząca, potrzebuje, nie wiem, odizolowanego miejsca, gdzie będzie, nie będzie hałasu, nie będzie innych czynników zakłócających, tak, komunikację, no to mógłby, prawda, to zrobić, ale tej wiedzy nie ma wśród pracowników, więc też no jakby tutaj robimy wszystko, żeby zarówno rozwiązania takie, jakie dzisiaj tutaj mają miejsce, czyli pętle indukcyjne wprowadzać do urzędów, instytucji, ale też no, zmieniać świadomość i wiedzę osób, które tam pracują na miejscu.